Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Czarny Pan, jesteśmy w pięknej alpejskiej scenerii na mapie Erlengrad. Jak pewnie kojarzycie, w ostatnim odcinku posadziłem sobie las. No, ale on będzie rósł bardzo, bardzo długo, więc postanowiłem na pierwszy ogień wziąć te tutaj drzewa, które sobie już tutaj dziko rosną. No i ostatnio ściąłem jedno drzewo, więc jak widzicie, leży ono tutaj sobie. No, i przyjechałem moim pick-upem, tutaj właśnie do tego drzewa, dlatego, że potnę sobie to drzewo ręcznie i załaduję na pick-up. No i pojadę gdzieś to sprzedać, zobaczymy, ile zarobimy. Dzisiaj weźmiemy sobie, tak można powiedzieć, na pierwszy ogień. Tak się pobawimy troszkę bo to nie jest ani wydajne, ani jakoś takie, bym powiedział, wyjątkowo ciekawe, żeby tutaj ręcznie z tym robić, ale chcę wam pokazać, że się da. Chcę wam pokazać, że będzie można troszeczkę zarobić. Tak się zatrzymałem, myślałem, że to drzewo mi spada, ale na szczęście nie. No dobra, więc lecimy sobie w takim razie, wezmę sobie piłę, no i jedziemy, tniemy troszeczkę. Trzeba troszkę będzie pociąć to drzewo, no bo ja muszę je załadować. Jestem ciekawy, czy ja taki klocek będę w stanie podnieść. Ręką. No, nie. On ma 2,5 metra i waży 400 kg. No to nie. To, to niestety się nie uda, więc będę musiał. No, włącz się piło, będę musiał to przeciąć na mniejsze. Zobaczymy, gdzie jest granica wytrzymałości. Zobaczymy, jakim jestem dużym strongmanem. Może teraz. Metrowy kawałek. No, nie, Wy, wychodzi na to, że takiego też nie możemy przenieść. No to jedziemy dalej. Może taki mniejszy jeszcze, ale będzie cięcia. Dobra, zobaczmy, czy ten kawałek. No! 112 kilo, moi drodzy drzewa jestem w stanie przenieść. Dobrze. No to widzę, że będziemy się mogli naprawdę tutaj bawić w takie przenoszenie i bawienie. No, będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie w każdym razie. Także jedziemy, pokażę wam, że będzie można na tym coś zarobić. Jeszcze prawdopodobnie będę musiał kupić tartak, ale to zaraz wam pokażę swoją drogą tartak na tej mapie jest. O, w sumie już go będzie tutaj widać. To jest ten budynek, moi drodzy. To jest śmieszne, bo nie zwróciłem na to uwagi wcześniej. Ale ten budynek, który jest tutaj najbliżej nas, to jest wiejski tartak. Więc w lepszym miejscu tego pola po prostu nie mogłem sobie. W lepszym miejscu nie mogłem po prostu posadzić tych drzew. No ale dobra. Mamy sobie nasz pickup. Wiecie co? Ja go chyba ustawię jakoś tak trochę, może inaczej. Może go ustawimy o o o tak. I teraz tak, klawiszem, jaki klawisz to rozkłada? Ten klawisz. Dobra. No to możemy powolutku ładować na przyczepkę. To jest pienik, to tego nie załadujemy, a ja bym chciał wiecie, no trochę, trochę tego drzewa tutaj narzucać, takie drzewo do kominka powiedzmy. O jak widzicie, nawet a jak rzucę o, dobra, siedzi. Jak widzicie, tutaj nawet jakieś zielsko prześwituje przez mój pick-up, więc tak to wygląda. No i teraz tak, kolejny klocek. Czy ja go podniosę? 90 kg, no to nie powinno być żadnych problemów. No i jedziemy. I bum. I pięknie. No to troszkę teraz sobie poładujemy tego, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Czy jestem w stanie podnieść tego dziada? 213 kg. No niestety, no niestety nie. No dobra. To bierzemy piłę i kroimy to na pół. Co się będziemy wiecie bawić. To jest fajne, że możemy kroić pod różnymi kątami. Jak widzicie, to naprawdę działa, także tutaj ten model jest dość dopracowany, aczkolwiek coś teraz nie wyszło. Coś teraz chyba nie wyszło. Więc ja tu mówię o tym, że model jest dopracowany, a się okazuje, że chyba jednak wcale nie w 100%. No, teraz jest przecięte, dobrze. No to chowamy w takim razie i bierzemy i niesiemy 100 kilo. No to kurde, niezły, niezłym muszę być pudzianowskim, żeby takie coś sobie tutaj dźwigać. Jeszcze, że sobie mogę rzucać takim drzewem. Załadujemy to na pickup. No i to będzie w sumie pierwszy odcinek z takich można powiedzieć drzewnych żniw. No bo jestem ciekawy, co wymyślę dalej. Na pewno będziemy sobie robić tutaj też inne rzeczy. Dobra, no jeszcze, jeszcze coś się powinno zmieścić. Tak sobie myślę, że jeszcze coś się tu na pewno zmieści. Więc e, weźmy sobie w takim razie piłę, no i lecimy. I lecimy. Czekajcie. Jak włączyć piłę? Tak się włącza piłę. Dobra. Masa 2,9 tony 30 metrów i to jest sosna, czyli już mamy informację o tym, jakie to jest drzewo. To też jest dobra informacja dla nas. Dobra, wystarczy na razie. Bierzemy. 81 kilo, więc to jest troszeczkę lżejsze. Co to, spadło mi? Chyba tak, spadło mi. No to bierzemy. Bierzemy, bierzemy. Kurczę, tu coś chyba się chyba przylagowało. No i pięknie wrzucone. No to lecimy. Jeszcze wiecie co, to sobie załaduje na autko i chyba już pojedziemy potem. I jest sieć, i nie spadaj. Dobra. No to wsiadamy. Teraz tak, pasy transportowe. Zamykamy. No i jest ok. Nie widać tutaj, co prawda, na pacę, ile my tego drzewa mamy, no ale jak widzicie, nawet takim pick-upem możemy sobie troszkę tego drzewa przetransportować. Takie powiedzmy drewno do kominka bym powiedział. Fajnie to wygląda. Są tutaj, jak widzicie, pasy transportowe, które ładnie to drzewo tak okalają. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kawałków, jeśli dobrze liczę. No to jedziemy w takim razie, no właśnie, gdzie jedziemy? Muszę to sprawdzić, czy my mamy możliwość sprzedawania tego drzewa, bo to jest dobre pytanie. Pokazałem Wam, jak za pomocą tej piły ogarnąć sobie drzewo. Na pewno widzicie wióry, możemy sprzedać w punkcie, który nazywa się Felsbron, i tam możemy sprzedać wióry, ale czy gdzieś możemy sprzedać a, po prostu drzewo jako te kłody? No, nie widzę, nie widzę. Mamy tutaj deski, mamy meble. No, jak widzicie, całkiem sporo można na nich zarobić, ale. Ale nigdzie, jak widzicie, nie można sprzedawać tutaj e, takich kłód. Tutaj, jak widzicie, nigdzie tego nie ma. Dlaczego? Dlatego, że do tego będziemy musieli kupić sobie tartak, więc pojadę do tartaku i mam nadzieję, że wystarczy mi na niego pieniędzy. Bo jeśli dobrze pamiętam, to ten tartak, on się nazywa tutaj Tartak Wiejski na tej mapie Erlengrad, to ten tartak wiejski kosztuje chyba 100 tysięcy euro, jeśli dobrze pamiętam. No dobrze. Autko pięknie pojechało, no to teraz sobie zobaczmy co tu jest. Tutaj mamy, moi drodzy, co to jest? Ha? Tutaj są wióry chyba. Tu się co wióry dostarcza? Nie wiem. Zaraz, za chwilę. Muszę ogarnąć teraz ten tartak. O, tu jest jakieś i. Ale to chyba też jeszcze nie to, co trzeba. O, 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 tu jest X. Tu jest X, żeby tutaj sobie wejść. No to klikam klawisz R i jak widzicie, czy chcę kupić budynek wiejski Tartak za 100 tysięcy euro? Tak, moi drodzy, chcę kupić ten budynek. No i teraz to jest bardzo istotna informacja. No dobra, chowaj się piło, nie będziemy tutaj niczego teraz kroić. Zobaczmy, jak to wygląda, ponieważ kupiłem sobie tartak. No i ten oto tartak powinien być w menu produkcji, tak mi się wydaje. Zobaczmy, czy on jest. Tak, jest. I on, jak widzicie, będzie miał, a, będzie przyjmował drzewa, czyli podejrzewam, że to są bale, bo chyba nic innego. To jest drewno po prostu. Jak widzicie, będzie przyjmował drewno i będzie je przerabiał na deski. I na wióry. To jest y, dobra dla nas informacja, dlatego że z trzech, tak domyślam się, z trzech litrów drzewa będziemy mieli 4 litry desek. Swoją drogą, nie wiem jak to możliwe, żeby tak się rozmnożyło, no chyba, że to nie... No to ewidentnie jest w litrach. I dodatkowo 15 setnych litrów wiórów. No to czy wiór... No, to troszeczkę tego będzie. Oczywiście wióry możemy sobie zrobić manualnie, natomiast no tutaj w tartaku będziemy mogli to przetworzyć. No to wiecie, robimy eksperyment w takim razie, bo wióry to jest jedna rzecz, natomiast ja teraz podjadę sobie o w to miejsce i zobaczymy, czy to drewno zostanie w ogóle tutaj przyjęte. To jest dobre pytanie, czy ono zostanie przyjęte? Ha, czy ja je muszę tu położyć, czy co? Może tak. No teraz to ja robię sobie eksperyment. No to zobaczmy. Weźmy takiego klocka. Ale chodź klocku, chodź. Chodź klocku. Czemu ten klocek nie chce iść? Może jest, przytrza jest przytrzaśnięty. Dobrze. To weźmy ten klocek i połóżmy go tutaj. I co? Magazyn jest pusty. Może jakieś F1, żeby coś zobaczyć? Nic tu nie ma innego. Dobra, no to... <laughs> No to chyba trzeba sprawdzić sobie w pomocy, co tutaj słychać. Odsadzonki pod zrębek. Dobrze, nowe drzewa same nie wyrosną. Tutaj możemy sobie je robić. Tu możemy wrzucać je um, do tego zrębkowego czegoś. Okej. Okay. Małe krzywe kawałki są mniej warte od długich, prostych. Ale czy to oznacza, że co, że ja takiego kawałka w ogóle nie sprzedam? Zaraz, zobaczymy to, czy tu gdzieś jeszcze nie ma jakiegoś, nie wiem, punktu skupu albo czegoś, może tu coś jest? Chociaż tutaj to pewnie będą wylatywać nam, o, sarenka jeszcze biegnie. No kurczę, ja tutaj to widzę pierwszy raz, naprawdę pierwszy raz widzę tartak, nie wiem jak on dokładnie działa. Też nie bawiłem się w poprzednim farmingu w to, więc obejdźmy go sobie dookoła, tu nie ma nic, więc jeżeli tabela nie jest, bala właściwie, drewna nie jest tutaj przyjęta, no to wniosek z tego taki, że... Ona jest za krótka, chyba. Tak mi się wydaje. No bo co innego? Co innego by tu mogło być? Magazyn jest pusty. No jak widzicie, ja tutaj mam, no. Takiego klocka. Ale co, on jest za mały? No bo tutaj ewidentnie, tutaj będziemy dostarczać jedną rzecz, a deski będą wychodzić tutaj. Nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia, moi drodzy, więc przynajmniej tak to według mnie powinno działać. No i jak widzicie, drewna mam 0 litrów, więc chyba po prostu trzeba będzie tutaj jakieś większe drzewo skołować, bo nie mam pomysłu innego, co by można było zrobić. To jest po prostu chyba za małe. To jest po prostu chyba, wiecie, co za małe. Jeszcze spróbuję takim jednym. Ale nie, to, to, to nie zadziała. Dobra, no to skoro tak, to skoro to nie zadziała, to zrobimy sobie zrębki z tego za jakiś czas. Natomiast na razie niech to... Ej, no spadnie mi to, no. Spadło. Dobrze, no to w takim razie będziemy musieli się w to, w tartach pobawić inaczej. Ale tym się pobawimy już pewnie w kolejnym odcinku. Natomiast... No, tak zrobimy. W kolejnym odcinku już się, moi drodzy, będziemy bawić w e, kolejne rzeczy. Podejrzewam, że najpierw sobie zrobię po prostu zrębki i od tego zacznę, a potem będę myślał, co z tym zrobić dalej. No, bo skoro nie mogę tego tutaj tak ładnie sobie sprzedać, myślałem, że jednak już, no, ale w sumie z takiego krótkiego, z takiego krótkiego pnia. To co by można było w sumie zrobić? No nic, no przecież deski z tego się nie da zrobić, więc myślę, że tutaj trzeba po prostu jakąś większą, dłuższą deskę, dłuższą, dłuższą kłodę, żeby miało to ręce i nogi. No w każdym razie, pierwsze krojenie drzewa mamy za sobą, pokroiłem sobie na kilka takich klocków, no a dalej będziemy już używać troszkę cięższego sprzętu. Zastanawiam się, czy najpierw zrobić sobie pożytek z tego tartaku czy nie, czas pokaże, ale to już w kolejnych odcinkach, także do zobaczenia właśnie w nich, lajkujcie, komentujcie i oczywiście subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, do zobaczenia w kolejnych filmach, trzymajcie się, cześć!